Wczoraj zatwierdzono ETF-y dla Ethereum, w związku z czym jeżeli ktoś nie pominął mojego ostatniego wideo i wyciągnął z tych moich wskazówek jakieś wnioski, przerzucając środki z BTC do ETH przed tymi wzrostami, no to dzisiaj może być zadowolony. A Oczywiście tutaj przypominam, że Ethereum może spotkać się z pewną zmiennością kursu, gdybyście chcieli podejmować jeszcze jakieś dalsze kroki. Natomiast znając życie, to znajdzie się przynajmniej jedna taka osoba, zatem na wstępie chciałbym pogratulować dobrej decyzji. Mam na myśli tutaj oczywiście przerzucenie środków z BTC do ETH. Rzecz jasna zatwierdzenie ETF-u w pierwszej chwili odbiło się spadkami, no bo tutaj w ostatnim czasie wszyscy grali pod teniusy i najpewniej dopiero po krótkich spadkach cena po raz kolejny zacznie reagować w dłuższej perspektywie pozytywnie. Samo oczekiwanie na zatwierdzenie wniosków budowało na rynku pewne napięcie, co przekuwało się na taką niestabilność. Jednak wczoraj amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd postanowiła zatwierdzić wszystkie 8 wniosków o fundusze spod ETF oparte Тирем, Co ciekawe, zainteresowanie tym tematem ze strony traderów było w nocy tak duże, że strona internetowa sec nie wytrzymała obciążenia i generalnie padła. W każdym razie wielu analityków twierdzi, że zatwierdzenie wniosków przez SEC w dłuższej perspektywie tutaj e, będzie takim katalizatorem dla rajdu ETH nawet do poziomu 10 tysięcy dolarów. Przewidywania te nie są e, moim zdaniem bezpodstawne, gdyż na początku roku mieliśmy dokładnie taką samą sytuację z Bitcoinem. Oczekiwanie na zatwierdzenie Bitcoinowych ETF-ów sprawiło, że po 10 stycznia kurs BTC wystrzelił, zaś pobicie ATH nastąpiło jeszcze przed halvingiem. Zatem, jeżeli o mnie chodzi, to Również skłaniam się kucenie od 8 do 10 tysięcy dolarów za ETH w bieżącym cyklu, jednakże wielu z Was zapewne interesuje jaki to wszystko będzie mieć wpływ na rynek. Otóż po pierwsze możemy spodziewać się kolejnych ETF-ów rosnących jak grzyby po deszczu, bo o ile ETF na Bitcoinie to wydarzenie przełomowe, o tyle ETF na ETH jest dowodem na to, że na altcoinach też się da, czyli możemy tutaj e, spodziewać się kolejnych ETF-ów jeszcze w tym cyklu, tak sądzę, przynajmniej powiem szczerze, że. Że zdziwiłbym się, gdyby teraz te ETF-y nie poleciały lawinowo i jeżeli zapytalibyście mnie, co następne po Ethereum, to moim zdaniem będzie to Solana, możliwie najobiektywniej oceniam, pomijając to, że mam dużą torbę Solany. Ewidentnie szanse w tym wypadku są dla mnie największe. W drugiej kolejności stawiałbym na Chainlinka lub XRP, w zależności oczywiście od seku. Natomiast pewne jest to, że ETF-y dopiero od tego momentu w zasadzie zaczną się sypać. A co za tym idzie, zwolennicy budowania long-termowych pozycji, czyli na przykład z perspektywą na lata, powinni być zadowoleni z faktu, że rynek krypto przestaje być takim dzikim zachodem i część kryptowalut można spokojnie rozważać jako taką inwestycję long-termową. Wszystko to ma jednak dwie strony medalu. Ja Myślę, i wybiegam niejako w przyszłość, jeżeli chodzi o inwestycje. I otóż, dla osób spoza rynku, jest to generalnie dobra wiadomość, dla osób nieświadomych konsekwencji, jest to dobra wiadomość, ale prawda jest taka, że za dzikim zachodem jeszcze kiedyś zatęsknimy, bo na przykład nie będzie dużych wzrostów, bo sama idea stojąca za Bitcoinem powoli schodzi także na dalszy plan. Przecież kryptowaluty miały zapewniać anonimowość, kontrolę nad własnymi pieniędzmi, czy też zachwianie całego systemu, w którym to ci na górze pociągają za sznurki i kontrolują tych na dole, tymczasem my zmierzamy w kierunku, w którym jedyne narzędzie, jakie mogliśmy dostać, by móc walczyć z tym całym syfem, z całym syfem tego świata oddajemy pół darmo, jeszcze skaczemy z tego powodu z radości. Także no, warto się moim zdaniem nad tym zastanowić, bo po kryptowalutach nie będzie już kolejnej szansy. A tak się składa, że stopniowe wycofywanie gotówki z obiegu zbiega się bardzo w czasie z coraz to większą kontrolą nad kryptowalutami. W efekcie najpewniej nie zmieni się nic, i ci w rękach których pozostaje wszystko, w dalszym ciągu będą prowadzić ten swój teatrzyk. Tak czy inaczej. ETF-y to także coraz, coraz to mniejsze znaczenie cykliczności, a więc o ile do niedawna wystarczyło poznać prawa rządzące rynkiem, by zarabiać, czyli powiedzmy, no nie wiem, spędzić na nim jeden czy dwa cykle, tak? O tyle w najbliższej przyszłości możemy już nie być w stanie przewidywać rozwoju wydarzeń tylko i wyłącznie ze sprawą podstawowej wiedzy, czyli wiedzy między innymi właśnie o cykliczności. Sam nie wiem tak naprawdę jak będę rozgrywał kolejny cykl, w cudzysłowie cykl, no bo moim zdaniem w gruncie rzeczy przyjdzie nam uczyć się rynku na nowo, a co za tym idzie w większym stopniu będziemy zmuszeni działać po omacku, bo dotychczas ta nieprzewidywalność krypto sprawiała, że krypto były dla mnie przewidywalne. Dzisiaj no niestety to się wszystko zmienia. Oczywiście jeżeli chodzi o ETF-y, no to z punktu widzenia osób, które inwestują i myślą tylko i wyłącznie o zarobieniu pieniędzy na tym cyklu, no to jest to dobra wiadomość, bo najpewniej gdzieś tam jeżeli ktoś wsadził pieniądze w Bitcoina czy ETH no to będzie miało to spore przełożenie na, na aktualne jakby wzrosty, tak? Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie myślenie w dłuższej perspektywie, to ja tak Średnio entuzjastycznie podchodzę do tych ETF-ów i zresztą, no w sumie, jeżeli oglądacie moje filmy, no to wiecie to od dawna, bo ja generalnie przy okazji tego szału przed wprowadzeniem ETF-ów na Bitcoinie, również tutaj tak do tego podchodziłem średnio, średnio chętnie, natomiast no wiadomo ile osób, tyle zdań, także jakie jest Wasze zdanie, na czym obstawiacie kolejne etf -y? czy doczekamy się ich jeszcze w tym cyklu i jaki Waszym zdaniem będzie to miało wpływ na rynek w kolejnych latach, no bo to też jest mega istotne, piszcie w komentarzach tymczasem, życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia oczywiście po weekendzie, cześć!